Jeśli jako gracze lubicie drób i nie cierpicie wieprzowiny, mam dla was dobrą wiadomość. Oto przybywa nowa porcja waszego ulubionego dania. Angry Birds Space to po Angry Birds, Angry Birds Seasons i Angry Birds Rio czwarta odsłona serii gier o wkurzonych ptakach. W nowej części praktycznie nic się nie zmieniło. Znów jako stado ptaków atakujemy zielone świnie, chroniące się w prześmiesznie niestabilnych konstrukcjach swojej roboty. Ale podtytuł z gry Space obowiązuje. I to, co jest charakterystyczne dla przestrzeni kosmicznej, czyli brak grawitacji lub znaczne jej zmniejszenie, odróżnia Angry Birds Space od swoich poprzedniczek, ponieważ reszta gry, tak jak to powiedziałem, praktycznie kalka poprzednich tytułów. Brak przyciągania ziemskiego stwarza nowe możliwości ataku na przebrzydłe złodziejskie świnie, które sprytnie chowają się np. po drugiej stronie niedostępnego z pozoru dla nas Księżyca. Co stoi na przeszkodzie, aby wysłać wkurzonego ptaka na jego orbitę i sprawić, aby zniszczenie nadeszło z najmniej spodziewanego kierunku? W tym momencie ogranicza nas tylko nasz spryt i zręczność. Prócz mechaniki nie zmieniła się też oprawa graficzna. To nadal solidnie wykonana gra z zabawnymi, kreskówkowymi postaciami, których perypetie możemy oglądać w małych, krótkich scenkach przerwnikowych między etapami gry. Grze towarzyszy znakomita muzyka, zagrzewająca nas do walki o skradzione przez świnie jaja. W kwestii audiowizualnej mamy więc zwyczajnie standardową, solidną produkcję z górnej półki. Angry Birds to fenomen. Ta gra jest dostępna na iOS, WebOS, Windows, Android, MacOS, BlackBerry OS, Symbian i praktycznie nie pokazała się tylko na kalkulatorach Casio, ale i to pewnie kwestia czasu. Dotychczas pobrano ją około 500 milionów razy. Czego się można spodziewać po grze Angry Birds Space? Najpierw w niej ogromnego sukcesu i kolejnych milionów sprzedanych kopii. I ciężko się dziwić, gra bawi i wciąga. Ale jak długo twórcy będą nam serwować tę samą grę w nowych odsłonach? Ciężko powiedzieć. Podsumujmy. Angry Birds Space to solidna porcja waszego ulubionego, casualowego dania. Dobrze wiecie, czego się spodziewać po kolejnej odsłonie serii. Gra dostępna jest naprawdę niskiej cenie na praktycznie każdym systemie operacyjnym, a od blogu giganerds.pl otrzymuje solidne 9 na 10.